Solaris zdecydował się na wprowadzenie faceliftu tak naprawdę 4 lata po premierze. Pierwsze nowe Urbino pokazywaliśmy w 2014. One się pojawiły na rynku klientów rok później tak naprawdę. No niemniej jednak trochę czasu już upłynęło. Można powiedzieć, że dosyć szybko. No myśmy posłuchali rynku, zebraliśmy doświadczenia naszych klientów, nasze doświadczenia. Połączyliśmy je w całość i uznaliśmy, że już czas na to, żeby dokonać pewnych zmian. I są to zmiany, które z jednej strony i upraszczają eksploatacyjne cechy tego pojazdu, upraszczają eksploatację, po prostu jest łatwiejszy w obsłudze, upraszczają nam trochę produkcję, zapewniają większą standaryzację. Facelift tak naprawdę to ściana przednia właściwie głównie we wszystkich naszych modelach, które będziemy produkowali w 2019 roku. Wszystko, co wchodzi na produkcję od stycznia, będzie już wyposażone w nową ścianę przednią w rozwiązania z faceliftu. Standaryzacja. Niezależnie jaki produkt zostanie zakupiony, zawsze są te same komponenty. Jakie cechy głównie tego faceliftu? Zmieniliśmy od góry patrząc obszar tablicy kierunkowej, po to, żeby poprawić widoczność, po to, żeby ta tablica była lepiej widoczna dla pasażerów z każdego miejsca. Czy są blisko, czy daleko od autobusu, jest to dobrze widoczne. Kształt szyby przedniej, ona uzyskała trochę zaokrąglenia w stosunku do poprzedniej. Poprawa aerodynamiki. Przepływ powietrza jest łagodniejszy, ma mniejsze opory, co też skutkuje mniejszymi skłonnościami do zabrudzeń, zarówno w obszarze szyby kierowcy, jak i pierwszych drzwi. To jest też wartość dodana, którą widać rzeczywiście w trudne dni, kiedy jest chlapa, kiedy jest błoto na jezdni. Zmieniliśmy obszar maski. Maska pozostała w kształcie opadającym. Ta widoczność dla kierowcy jest jeszcze lepsza niż była. Z drugiej strony zmieniliśmy oświetlenie przednie. W 100% LED-owe. Dotychczas, żeby zapewnić albo zainstalować wszystkie lampy niezbędne do oświetlenia autobusu, czyli kierunkowskazy, światła pozycyjne, przeciwmgielne, drogowe i mijania, potrzebowaliśmy 5 elementów. Dzisiaj zintegrowaliśmy to w 3. 3 bardzo nowocześnie wyglądające, spełniające wymagania rynku, ale też spełniające wymagania designu. To jest nowoczesne rozwiązanie, które naprawdę pasuje w trend światowy. Te 3 komponenty, można powiedzieć, fajnie, nie fajnie, z perspektywy użytkownika. No dobrze, zdarzają się stłuczki. Jeżeli muszę wymienić, to muszę wymienić mniej komponentów niż dotychczas. Ustawienie tego jest dużo łatwiejsze. Trwałość LED-owych w stosunku do żarówkowych dużo wyższa. Także szereg zalet, które bezpośrednio otrzymuje klient. Zmieniliśmy też panele dachowe po to, żeby ułatwić dostęp serwisowy do komponentów zamontowanych na dachu, ale też odprowadzenie wody zostało poprawione, no bo przy silnych opadach zdarzało się, że ta woda no nie mogła swobodnie odpłynąć. Nie była w stanie odpłynąć, ponieważ szczeliny były zbyt małe. Dzisiaj poprawiliśmy to odprowadzenie wody, także jest to znowu kolejna cecha, która wyszła nam, że należy ją poprawić, zmienić. Na dzień dzisiejszy, w roku 2018, wprowadziliśmy do produkcji preserię, to było kilka pojazdów, po to, żeby zweryfikować ostatecznie te części seryjne, dobrze się przygotować do produkcji seryjnej w roku przyszłym z umówionymi klientami, z klientami, z którymi ustaliliśmy, że nowa wersja ściany przedniej zostanie im dostarczona, tam dostarczyliśmy. Tak jak wspomniano, tych autobusów jest kilkanaście na rynku. W tym roku właśnie jest to taka preseria, a prawdziwa seria startuje w autobusach, które wchodzą do produkcji od stycznia.